Zacząłem go uważniej obserwować. Na początku wszystko wydawało się w porządku, ale potem zauważyłem, że kilka razy mnie okłamał. To znaczy? To znaczy twierdził, że w warsztacie był przez całą noc, tymczasem wcale się tam nie pojawił. Na liczniku jednego z samochodów było znacznie więcej kilometrów niż wtedy, kiedy klient go zostawił. Więc zrobiłem tak, jak powiedziałaś. Wynająłem prywatnego detektywa. I co? Okazało się, że Tomek ma więcej dzieci? Jakąś kobietę na boku? Nie. Coś znacznie gorszego. Marek, błagam, powiedz mi, o co chodzi. Tylko tak konkretnie, żebym zrozumiała. Konkretnie? Proszę. Tomek pracował dla handlarzy żywym towarem. Żywym towarem? W sensie czym? Dziewczynami. Łowił je, a potem wywoził do burdeli, do Niemiec. Chryste, panie. Niestety robił to samochodami naszych klientów. Teraz wszyscy pracownicy warsztatu są przesłuchiwani. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Boże, jest jeszcze coś? Jest. Zastanawiałem się, czy ci w ogóle o tym mówić, ale myślę, że powinnaś wiedzieć. On im pomagał te dziewczyny karać. Karać? Nie rozumiem. Ten komisarz prowadzący śledztwo mi o tym powiedział. Widzisz, jeśli dziewczyna nie była zbytnio uległa, to oni ją bili i gwałcili, dopóki nie przestała się stawiać. I on to robił? Tak. Według tego policjanta nie był nawet zbytnio przejęty, kiedy o tym rozmawiali. Twierdził, że to dziwki, a on robił tylko to, za co dostawał kasę. Co za potwór, nie człowiek. I ktoś taki siedział przy moim stole. Gabrysia chyba musi być zdruzgotana. Jest. Ale mogło być znacznie gorzej. Mogła wyjść za niego za mąż, urodzić mu dzieci. Mamusia, ja ci chciałem bardzo przeprosić. Ty od początku czułaś, że coś z nim jest nie tak.